Hej, witajcie, tu Argo, wiesz, że pięć zapraszam was ponownie na spotkanie w ramach kariery menedżerskiej Real Madrid, sezon drugi. La Liga Santander, derby Madrytu przed nami, czyli krótko mówiąc Atletico kontra Real Madrid. Przejdźmy już sobie do spotkania, bo nie chcę sobie już ten nerwów. Szybciej to zaczniemy. Lepiej. Ustawię sobie 8 minut. I wracamy do myślnej piłki. I zmienimy z deszczową na ładną pogodę do mnie. No. A nie, ten już się upadł na deszczową. No 14 się ustał. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie na tym spotkaniu Ligi Hiszpańskiej. Na mecz zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Gdy rusza kolejka Liga Santander, cała piłkarska Hiszpania zaczyna żyć jakby innym rytmem. Wyrywa się z letargu przedmeczowych spekulacji. Ciekawe, jakie danie piłkarze zaserwują nam dzisiaj. W historii bez mała 300 starć wielkich rywali z Madrytu. Dwa szczególnie są pamiętane. To finały Pucharu Mistrzów z 2014 i 2016 roku. Oba wygrane przez Real. W 2014 roku czerwono-białych od zwycięstwa dzieliły sekundy, ale Sergio Ramos doprowadził do dogrywki, w której królewscy wbili wycieńczonym rywalom aż 3 bramki. 2 lata później, po 90 minutach, też było 1-1, a o 11 triumfie Los Blancos przesądziły dopiero rzuty karne. To będzie bardzo ciekawy pojedynek. Lider kontra trzecia drużyna w tabeli. Jedni i drudzy mierzą w mistrzostwo, a jesteśmy prawie na półmetku zmagań. Kto przybliży się dzisiaj po tym spotkaniu do tytułu? Dobra okazja. Jest to! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje! Pierwsza bramka w tym spotkaniu pada w 6 minucie. Luka Modric. A udało mu się odebrać piłkę. Benzema. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Przejść grę z własnego pola karnego. Przejdzie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Ręką to już przestało istnieć. Strzela! No gdyby nie on, byłby gol. Luka Modric. Eden Hazard. Felipe Luis. Ładne wejście, przejęcie piłki. Eden Hazard. No, Eden Hazard! No, dzisiaj nie mają dla niego żadnej litości. Tak, bawią się kosztem tego biedaka. Trybuny bywają dalekokrotne. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Przeciwnik traci piłkę, nie ma fałdu. Znalazł się na Benzema! Świetny dribbling, imponujący slalom między obrońcami, ale co z tego, skoro spudłował? Pokazał niesamowitą technikę, ale zabrakło mu zimnej krwi do wykończenia akcji. Thomas. Isco. Eden Hazard. Brzalikow. Z
Za moment Atletico Madryt rozpocznie odrzut z autu. Hernandez. Wygrany ten pojedynek 1-1. Diego Costa. Dobra, piękna interwencja. Daleko wybijają. Wgrywa tę piłkę głową do partnera. Dobra gra w obronie. Odebrali piłkę rywalom. No to ładnie. Nijas. Benzema. Isco. Stał? Tomas. Ale dalej jest z nas w konkluzji, to więc... Saul. Szkoda! Za szybko chciał wrócić do tego podania. Spalony. No chyba pomału szykuje nam się zmiana. A ile jest wątpliwy, to jest interesujący, ciekawy. Bardzo dobry odbiór. Ok. Diego Costa. Hernandez. Przy piłce ponownie królewscy. No udało mu się, jest za... Carvajal! Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Benzema. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Carvajal. Oszukał obrońcę. Carvajal. Świetnie. Brawa dla bramkarza. Out dla Atletico. Czemu out dla nich? Saul. Ja nie wiem. Okej. Okay. Ależ precyzja, niesamowite zagranie. I stąd. Strzela! No niestety, nie będzie tutaj bramki. Karim Benzema. Filipe Luis. Gelson Martins. Modric. Złe podanie i strata w środku pola. Varane. Z
Za moment grę z 5 metra wznowi bramkarz. Benzema. Ależ walczą o piłkę. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. Diego Costa. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Wybiega na pozycję. I jest! Mamy celny strzał. Widać, że jest załamany. Hernandez. Dobre przejęcie podania w środku pola. Dobre przejęcie, brawo. Groźnie, ale zdążyli na czas. Świetnie odebrali tę piłkę. Diego Costa. Brzalico. Diaz. Dobrze, przebił się. Diaz! Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Saul. Diaz. James Rodriguez. Strata w środkowej strefie boiska. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1. Oglądaliśmy bramki, ale nie wiem, Jacek, czy można mówić o emocjonującym meczu. Nie nazwałbym tego spotkania, ale mam nadzieję, że rozruszają się trochę w drugiej połowie. Zmiany. Przed nami druga część spotkania. Pierwszej górą był Real Madryt, ale to dopiero połowa sukcesu. Szansa na oddanie strzału. Nawet nie musiał się ruszyć bramkarz. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Słusznie, myślał mi, wydaje od własnej bramki. Sergio Ramos. Piłka praktycznie trafiła przeciwnika, nie musiał się ruszać. Okej. Okay. Diego Costa. No, z tego miejsca można strzelać. Dobre przejęcie w obronie, brawo. Varane. W ostatniej chwili przejęli. Smoka. Jeszcze przed chwilą był na ławce, a teraz cieszy się ze zdobytego gola. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. Modlić.
Wersalico, Karim Benzema. Dobra, odebranie piłki bez fału. Wilson Martins. Hernandez. Diego Costa. Pięknie dograł. Sędzia piszcze, jaka będzie decyzja. Arbiter nie wahał się ani chwili i sięgnął po żółtą kartkę. A faulujący przyjmuje karę spokojnie. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca, zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywić grę. Karim Benzema. Szansa! No, muszą popracować nad celnością, bo na razie trafiają w bramkarzu. Tomas. Wersalico. Czeka na nadbiegających kolegów. No i strata piłki. Karim Benzema. Może spróbować gol! To jest właśnie to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje! Dzisiaj pokazuje nam prawdziwą piłkarską klasę. Ma na koncie już 2 bramki. No dobrze, wejdziemy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Odwrócenie losu w meczu staje się coraz trudniejsze. Jest 3-0. Rozrzucenie do boku. Wersalico. Okej. Tomas. Dobrze próbował, ale stracił. Karim Benzema. Świetny odbiór. Marcelo. Benzema. Na dobrą Karim Benzema strzela i gol, ale pięknie mu to wyszło. Powiększyli tak sporą przewagę. Przeciwnicy ich chyba już raczej nie dogonią. Są teraz tak dobrej dyspozycji, że ten mecz już raczej wygrali. To naprawdę fantastyczne. Mimo bolesnej kontuzji udało mu się strzelić bramkę. Ale teraz powinien już usiąść na ławce. Jest 4-0, obrona kompletnie rozmontowana. Zapowiada się w tym meczu na pokrok. No, udało mu się uwolnić spod opieki. Benzema. Myślę, że widać po jego grze, że gra z urazem. Powinien być zmieniony. Z tej pozycji Benzema dostał piłkę do bramki. Fantastyczne wykończenie akcji Brazylijczyka. Dzisiaj jest skuteczny, trafia do bramki już drugi raz. Coś niesamowitego, ten zawodnik przecież był kontuzjowany, a mimo to zdobył gol. Kibice zgotują mu owację na stojąco. W tej chwili wynik na tablicy to 5-0. Rzadko oglądamy tak wyraźną przewagę jednej z drużyn. Można powiedzieć, że zespół gości uciszył trybuny. Swoją grą prawie nie słychać już dopingu. Chyba kibice nie wierzą, że coś tu się jeszcze zmieni. Karim Benzema. Atletico przejmuje teraz piłkę.
Nelson Martins. Koniec ataku, nie będzie zagrożenia, piłka poza boiskiem, rozpocznie za moment bramkę. No i będzie zmiana. Luka Modric. Hernandez. Toussaint. Nieporozumienie i strata piłki. Karim Benzema. Dobra okazja do oddania strzału. Za chwilę będą mieli okazję do grania rzut rożnego. Marcelo. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Diego Costa. Diego Costa. Saul. Spójrzmy na to podanie. Z autu wznowi Atletico. Będzie zmiana. Jest okazja do strzału. Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Niesamowita sytuacja. Piłka uderzyła jeszcze o słupek i mamy gol. Z boku wyglądało, że strzał minie bramkę, więc chętnie obejrzałbym tę sytuację jeszcze z innego ujęcia. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Nelson Martins. Źle kryje, jest okazja. Niestety, nie tym razem. Modric. No i mamy stratę piłki. Luka Modric. Savić. Mija 84 minuta, jeszcze 6 minut do końca. Piłka ląduje poza boiskiem. Gra zostanie zgubiona od bramki. Precyzyjne dobranie głową. Dobre przejęcie, brawo. I Atletico Madryt od rzutu z autu. Koke. Wow, jeden, drugi, trzeci, ależ dribbling. Jest szansa. Przeciwnik może mówić o dużym szczęściu. Mało brakowało, a padłaby bramka. Była szansa na zmniejszenie przewagi. Nie udało się, szkoda. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Uderzenie w stronę bramki. Ja, tak jest! Wspaniała ustawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Różnica klasy.
Pojedynek dość mocno jednostronny. Teraz jeszcze ta bramka w doliczanym czasie. Sytuacja dla pogodanej drużyny dość przykra. To już jest takie dobicie rannego. Jeśli nic nie zmienił w swoim grze, to będziemy mieli tutaj ogromną katastrofę. Niewiele końca i będzie rzut wolny po faulu. Z tej pozycji może uderzyć. Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno jej w bramkę. Dobrze, przebił się. Uderza. Nie ma gola. Pytanie, czy wykorzystają ten rzut rożny? Sergio Ramos daleko od własnej bramki. No trzeba przyznać, że wyraźnie... To wszystko na tej chwili, jeżeli się film spodobał, nie zapomnijcie zaszkować w górę, zostawić suba, komentarz. Tak, wyraźnie zależało na tym, aby dzisiaj strzelić jak najwięcej bramki. Po pierwsze, łapkujcie w górę, jeżeli wam się podobało. Zostawcie komentarz, suba. Wszystko co... Suba, komentarz, łapka w górę, jeżeli wam się podobało. Trzymajcie się, ale to będzie się już jutro. Do jutra. I cześć.